Julia Mościńska, portal Telewizji Republika. Bardzo miło mi przywitać Państwa po raz kolejny w programie Od A do Z. Gościem dzisiejszego wydania jest ksiądz Marek Wyjadłowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siemoni. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie panią redaktor i witam serdecznie wszystkich oglądających transmisję. Tematem naszego dzisiejszego programu będzie czas przygotowań do pierwszej Komunii Świętej, który w zasadzie już trwa. Dużą rolę w tych przygotowaniach wydaje mi się, że odgrywają rodzice, którzy są takim pierwszym przykładem wiary i miłości dla swojego dziecka i uczą je wychowywać, aby po prostu było dobrym człowiekiem, żyjącym zgodnie z wiarą i z pewnymi zasadami. Ale jak właściwie ukierunkować dziecko i w jakiś sposób pomóc mu w przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej jako rodzic? Uważam, że najważniejsze jest to, co się odbywa na co dzień, czyli codzienna modlitwa, poranna, wieczorna, czyli budowanie takiej osobistej relacji, więzi z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. To jest fundamentalne. Wprowadzanie w świat życia duchowego poprzez codzienną modlitwę, tą poranną i wieczorną. No właśnie, bo pierwsza Komunia Święta powinna być przede wszystkim takim przeżyciem duchowym, religijnym. Ale w jaki sposób wytłumaczyć to młodemu człowiekowi, który gdzieś tam wydaje mi się, że częściowo z opowiadań chociażby może być nastawiony, może powiem to zbyt ekonomicznie i przedsiębiorczo, ale na jakiś zysk i to nie do końca duchowy, ale materialny. W jaki sposób wytłumaczyć 9-latkowi, że to jest przede wszystkim przeżycie duchowe i religijne, na którym powinniśmy się skupić? No oczywiście możemy tłumaczyć tak, jak potrafimy, że te wartości jakieś materialne nie są najważniejsze. Oczywiście dziecko ma taką psychikę, no tak, że ono jest skupione na tych sprawach materialnych, ale to wszystko zależy od tego, na co będzie położony akcent, na co będziemy zwracali uwagę i czy pierwsza Komunia Święta będzie postrzegana jako takie rzeczywiście osobiste spotkanie z Panem Jezusem, czy jako taka zewnętrzna uroczystość. No pamiętajmy, że dzieci mogą prowadzić bardzo głębokie życie duchowe. Dzisiaj wspominamy 13 października, tak się złożyło, Najświętszą Marię Pannę z Fatimy. Właśnie 13 maja rozpoczęły się objawienia fatimskie, gdzie Maryja ukazała się trójce dzieci. To były bardzo małe dzieci, 7, 9, 10 lat. Przekazując im wielkie tajemnice, zapraszając ich do takiej głębi wiary. I te dzieci pochodziły z bardzo ubogich rodzin. Były pastuszkami, jak może wiemy. Więc dziecko jest zdolne do ofiary, jest zdolne do głębokich takich przeżyć duchowych, jeżeli po prostu to dziecko na to naprowadzimy, prawda? Czyli tutaj wracamy do kwestii rodziców i tego duchowego przygotowania właśnie. Ale czy jeżeli w domu nie ma tak głębokiej wiary i to przygotowanie jest jednak prowadzone w taki sposób, kolokwialnie mówiąc, po łebkach, czy takie dziecko w tak młodym wieku jest w stanie samo, razem z księdzem prowadzącym i ze swoimi rówieśnikami doświadczyć tego, czego powinno doświadczyć przez sakrament pierwszej komunii? No, wszystko się może zdarzyć. Nie tak dawno papież beatyfikował takiego młodego Włocha, Carlo Acutisa, zmarł mając lat 15. On w ogóle do pierwszej Komunii Świętej poszedł 2 lata wcześniej niż inne dzieci. Miał bardzo taką bliską więź z Panem Jezusem. Po pierwszej komunii codziennie chodził na Eucharystię, codziennie przyjmował Pana Jezusa, ale jego mama wyznała, że dzięki swojemu synowi zaczęła klękać do modlitwy. Więc może też zdarzyć się odwrotnie, że także i dzieci mogą wpłynąć na wiarę swoich rodziców.
No, Pan Bóg działa na przeróżne sposoby. Oczywiście tradycyjna droga jest taka, że ten przekaz wiary następuje od rodziców i tego jak gdyby nie unikniemy. To jest naturalne, ale bywa też odwrotnie, że właśnie głęboka wiara dziecka wpływa na rodziców. Nawiązał ksiądz do wczesnej Komunii Świętej. Wiem, że niektóre diecezje wprowadzają takie zjawisko i to zjawisko może nie jest jakieś ogólnopolskie, ale wydaje mi się, że coraz częściej spotykane, jeżeli się mylę, proszę wyprowadzić mnie z błędu. I czy uważa ksiądz, że wczesna Komunia Święta jest dobrym wyjściem dla 6-7-latka? Czy na przykład lepiej poczekać, czy lepiej, czy gdzieś tam zaleca się poczekanie tych 2-3 lat, aby dziecko właśnie w pełni doświadczyło i poznało tą drogę, jaka się dzieje, w jakiej tkwi w tym momencie? O ile się orientuję, to ta wczesna komunia jest praktykowana chyba tylko w diecezji katowickiej. W innych diecezjach to jest, przynajmniej w naszej to jest klasa trzecia, ale no, oczywiście to też zależy od podejścia, to też zależy od domu, od tej wiary, która jest obecna w domu rodzinnym, bo czasami przesadny akcent kładziemy na tą formację intelektualną, na zrozumienie i obawiamy się, że na przykład małe dziecko może nie zrozumieć, ale Pana Boga pojmujemy, rozumiemy coraz bardziej przez modlitwę, przez miłość, nie tylko takie pojmowanie intelektualne, więc no to już zależy od danej diecezji, od decyzji księdza biskupa, wydziału katechetycznego. No w diecezji katowickiej jest to praktykowane i myślę, że z dobrym skutkiem ta wczesna Komunia Święta, więc no ja po prostu się dostosowuję do tego, co mówi nasz ksiądz biskup. Rozumiem, czyli mogę wywnioskować z tego, że nie zawsze najważniejsze jest pojmowanie, ale przede wszystkim chyba doświadczanie. Dobrze rozumiem? Tak, tak, no bo to jest tak, jak ja to często powtarzam rodzicom przy takich spotkaniach formacyjnych, że oczywiście przygotowanie do pierwszej komunii jest bardzo ważne, bardzo istotne, ale fundamentalne jest to, co będzie po pierwszej Komunii Świętej. Bo nawet jeżeli dziecko nie umiałoby całego katechizmu, czy nie wszystko by rozumiało, ale jeżeli po pierwszej Komunii Świętej ono będzie miało tą kontynuację, jeżeli chodzi o przyjmowanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, miesięczną spowiedź, codzienną modlitwę, to naprawdę wszystko będzie dobrze. A jeżeli tego zabraknie, to nawet najpiękniejszy dzień pierwszej Komunii Świętej no chyba nie na wiele się przyda. Jest jeszcze jedna rzecz, do której chciałam nawiązać. Ksiądz Marek Wyjadłowski ma dosyć niestandardowe i bardzo ciekawe zajęcie po tak zwanych godzinach, jeżeli można tak powiedzieć. I tutaj jeszcze raz przedstawię. Gościem dzisiejszego programu od A do Z jest kickbokser w sutannie, między innymi. I z tego, co udało mi się ustalić, to fascynacja sportami walki zaczęła się jeszcze przed seminarium. I gdzieś widzę tutaj takie pewne powiązanie z tematem, o którym rozmawialiśmy przed chwilą i dowód na to, że wiara i miłość do Pana Boga tylko umacniają i pozwalają rozwijać swoje zainteresowania właśnie i tą drogę, którą podążamy. I to właśnie wiara i sakramenty umacniają nas w takim codziennym życiu, nawiązując tutaj do pierwszej Komunii Świętej między innymi. I wydaje mi się, że powinno się młodym ludziom o tym przypominać i że ksiądz jest idealnym tego przykładem, ale skoro kickboxing i sporty walki, to chciałabym w takim razie już na sam koniec w prawym narożniku postawić wejście smoka, a w drugim chłopców z placu broni i który zawodnik w przypadku księdza wygrywa? W takim aspekcie ideowym to na pewno chłopcy z placu broni. Natomiast postać Bruce'a Lee fascynowała mnie w młodości jako człowieka bardzo sprawnego fizycznie. Ale chciałbym zaznaczyć, że kickboxing jest dla mnie po prostu sportem, formą aktywności fizycznej,
natomiast nie jakąś filozofią życia, bo moją filozofią życia jest chrześcijaństwo i tutaj jak gdyby oddałem swoje życie Panu Bogu. Natomiast tutaj chodzi po prostu o aktywność, i, bo człowiek jest jednością psychofizyczno-duchową. Wiemy, że ciało wpływa na naszego ducha i odwrotnie, więc każdy sport, akurat dla mnie jest to kickboxing, bo jakoś od młodości podobały mi się sztuki walki z tego tytułu, że podobało mi się połączenie sprawności fizycznej z jakimś takim spokojem duchowym, opanowaniem. To mnie jakoś fascynowało w młodości, więc, ale aktualnie jest to dla mnie forma aktywności sportowej. No, każdy z nas ma jakieś stresy, problemy, które trzeba odreagować, i sport jest tutaj, myślę, bardzo dobry, szczególnie teraz po tym okresie pandemii, gdy też miałem przerwy, bo klub sportowy był zamknięty, no to tym bardziej widzę potrzebę aktywności fizycznej. I też to polecam, no też chciałbym zachęcić ludzi młodych, szczególnie do uprawiania sportu, bo z tego wynikają same jakby pozytywne rzeczy. A dla mnie jeszcze kontakt w klubie sportowym jest o tyle ważny, że spotykam tam osoby jak gdyby spoza kręgów kościelnych, mówiąc delikatnie, raczej nie spotkalibyśmy się, nie byłoby takiego spotkania ksiądz i osoby, które tam przychodzą ćwiczyć, gdyby nie ten klub sportowy, więc mam okazję też jakiegoś kontaktu z ludźmi, którzy często nie są związani z Kościołem. Tutaj też nawiązuję do tego, co kiedyś papież Franciszek powiedział, żebyśmy wstali z kanapy, ruszyli się i szukali. Też ja jako duszpasterz gdzieś staram się wychodzić, szukać innych ludzi, może jakichś oddalonych od Kościoła. W takim razie, łącząc te dwa tematy i nawiązując również do pierwszej Komunii Świętej, zachęcamy widzów programu od A do Z, żeby zastanowić się nad tym, czy może dobrym prezentem komunijnym nie byłby karnet do klubu sportowego w takim razie i rozpoczęcie aktywności fizycznej właśnie. Tak, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem programu od A do Z był ksiądz Marek Wyjadłowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siemonii. Dziękuję. Nazywam się Julia Mościńska. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Życzę wszystkiego dobrego.